Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. W tej lekcji nauczycie się, jakie formy mają czasowniki, które kończą się na ować, ywać, iwać i awać. Ta lekcja to jest trzecia lekcja z serii o czasie teraźniejszym. Linki do pierwszej i drugiej lekcji są w opisie tego filmu, więc jeśli jeszcze ich nie oglądaliście, to koniecznie musicie to zrobić, bo jest tam bardzo dużo przydatnych, praktycznych informacji. A jeśli oglądacie mnie pierwszy raz, to musicie też wiedzieć, że oprócz kanału na YouTubie prowadzę też Szkołę Języka Polskiego online, gdzie możecie uczyć się ze świetnymi nauczycielkami z każdego miejsca na świecie. A po więcej materiałów do nauki języka polskiego zapraszam na moją stronę polishwithdorota.pl. Zaczynamy lekcję. Czasowniki, które kończą się na ować. Tych czasowników jest bardzo dużo i często są one podobne do czasowników w języku angielskim. Mam dwa filmiki na ten temat. Linki do tych filmików też są w opisie filmu. Bardzo polecam ich obejrzenie, bo są ciekawe. A teraz powiem Wam, jakie formy mają czasowniki, które kończą się na ować. To jest przykład. Pracować. Ja pracuję, Ty pracujesz, on, ona, ono pracuje, my pracujemy, Wy pracujecie, oni, one pracują. To znaczy, że jeśli chcecie zbudować formy ja, ty, on i tak dalej, bierzecie formę pracować, usuwacie ować i dodajecie końcówki uje, ujesz, uje, ujemy, ujecie, ują. To jest naprawdę bardzo łatwe. Nie ma ować, są końcówki. Mały test. Akceptować. Jaka będzie forma ja? Usuwamy ować i dodajemy uje. Akceptuje. Gotować. Jaka będzie forma ty? Usuwamy ować i dodajemy ujesz. Got, ujesz, gotujesz. Podróżować. Jaka będzie forma on, ona, ono? Usuwamy ować, dodajemy uje. On, ona, ono podróżuje. Tak, to jest bardzo łatwe, a najważniejsze jest to, że wszystkie czasowniki, które kończą się na ować, tak działają. Uwaga! Informacja dla bardziej zaawansowanych. Czas przeszły czasowników, które kończą się na ować, budujemy od bezokolicznika, tak jak zawsze. Więc forma czasu przeszłego to pracowałem, pracowałam. Zostawiamy owa w czasie przeszłym. I jeszcze informacja o tym, że tak samo będą działać czasowniki, które kończą się na ować, czasowniki dokonane w czasie przyszłym prostym. Na przykład ugotować albo zaakceptować. Druga grupa to czasowniki, które kończą się na ywać. Czasowniki, które kończą się na -ywać, mają dwa warianty odmiany, dwa warianty koniugacji. Wariant A jest bardzo podobny do czasowników, które kończą się na -ować. Zobaczcie przykład. Czasownik pokazywać. Ja pokazuję, ty pokazujesz. On, ona, ono pokazuje. My pokazujemy, wy pokazujecie, oni, one pokazują. To znaczy, że usuwamy -ywać, pokazywać, usuwamy -ywać i dodajemy końcówki. Uje, ujesz, uje, ujemy, ujecie, ują. Mały test. Obiecywać. Ja. Jaka jest forma? Obiecywać. Usuwamy -ywać, dodajemy uje. Ja obiecuję. Zatrzymywać. Jaka będzie forma? My. Usuwamy -ywać i dodajemy ujemy. Zatrzymywać. Zatrzymujemy. My zatrzymujemy. Przygotowywać. Jaka będzie forma? Oni, one. Usuwamy -ywać, dodajemy ują, oni przygotowują. Podam Wam 10 czasowników, które kończą się na -ywać i mają końcówki uje, ujesz, uje, ujemy, ujecie, ują. Te czasowniki to obiecywać, opisywać, pokazywać, porównywać, przygotowywać, wychowywać, wykorzystywać, zachowywać się, zakazywać i zapamiętywać. Uczysz się polskiego sam i jest to skomplikowane? W takim razie zapraszam Cię do mojej Szkoły Języka Polskiego online, gdzie świetne nauczycielki wszystko Ci wyjaśnią. Czasowniki, które kończą się na -ywać, mogą mieć końcówki uje, ujesz, uje, ujemy, ujecie, ują, ale mogą też, i to jest wariant B, mogą należeć po prostu do koniugacji m, esz. Jak czasownik pływać. Ja pływam, ty pływasz, on, ona, ono pływa, my pływamy, wy pływacie, oni, one pływają. Również podam Wam 10 czasowników, które kończą się na -ywać, ale należą do koniugacji m, esz. Te czasowniki to nagrywać, nazywać się, odpoczywać, pływać, przebywać, przegrywać, przerywać, używać, wygrywać i zdobywać. Podsumowując, czasowniki, które kończą się na -ywać, mogą należeć do dwóch różnych koniugacji. Albo do koniugacji ę, esz z tymi końcówkami, albo do koniugacji m, esz z tymi końcówkami. Trzecia grupa to czasowniki, które kończą się na -iwać. Jest ich mało, ale zdecydowałam, że też warto o nich powiedzieć. Czasowniki, które kończą się na -iwać, działają też tak samo jak czasowniki, które kończą się na -ować. Oto przykład. Oszukiwać. Ja oszukuję, ty oszukujesz, on, ona, ono oszukuje, my oszukujemy, wy oszukujecie, oni, one oszukują. To znaczy, że usuwamy iwać i dodajemy te same końcówki. Uje, ujesz, uje, ujemy, ujecie, ują. Tutaj zapamiętajcie 5 czasowników z tej grupy. Obsługiwać, oczekiwać, odzyskiwać, oszukiwać i zasługiwać. Ostatnia, 4. grupa na dzisiaj to czasowniki, które kończą się na awać. Ta grupa jest bardzo regularna i zobaczcie, jak działa. Czasownik wstawać. Ja wstaję. Ty wstajesz. On, ona, ono wstaje. My wstajemy. Wy wstajecie. Oni, one wstają. To znaczy, że usuwamy awać i dodajemy końcówki bardzo podobne jak w przypadku czasowników na ować, ale jest tutaj a. Aje, ajesz, aje, ajemy, ajecie, ają. Mały test. Dawać. Jaka będzie forma? Ja. Usuwamy awać. Tak, zostaje nam tylko d. D. Dodajemy aje. Ja daję. Poznawać. Jaka będzie forma oni, one? Usuwamy awać, dodajemy ają. Co? Tak. Poznawać. Jaka będzie forma oni, one? Usuwamy awać, dodajemy ają. Oni poznają. Podam Wam 10 czasowników, które kończą się na awać. Dawać, dostawać, oddawać, poznawać, przestawać, sprzedawać, stawać się, udawać, wstawać, zostawać. Podsumowanie. Wiecie już, jak działają czasowniki, które kończą się na ować, ywać, iwać i awać. Wszystkie czasowniki, które kończą się na ować, mają takie końcówki. Jeśli chcecie zbudować formy, usuwacie ować i dodajecie końcówki. Czasowniki, które kończą się na ywać, mają 2 warianty. Niektóre czasowniki działają jak pokazywać, czyli usuwamy ywać i dodajemy końcówki. Ale niektóre czasowniki działają jak czasownik pływać, to znaczy należą do koniugacji ms i mają takie końcówki. Wcześniej podałam Wam 10 czasowników, które działają jak pokazywać i 10, które działają jak pływać. Czasowniki, które kończą się na iwać, działają tak jak te, które kończą się na ować. Tutaj mamy przykład, jest to czasownik oszukiwać, czyli też usuwamy iwać i dodajemy końcówki, a czasowniki, które kończą się na awać, działają podobnie, ale troszeczkę inaczej. Tutaj mamy czasownik dostawać, czyli usuwamy awać i dodajemy końcówki aje, ajesz, aje, ajemy, ajecie, ają. Ta lekcja to 3. lekcja z serii o czasie teraźniejszym, więc pamiętajcie, że za tydzień będzie 4. lekcja, ostatnia z tej serii, a jeśli nie oglądaliście lekcji numer 1 i lekcji numer 2, to linki są w opisie tego filmu i tam jest też link do PDF-u, gdzie znajdziecie 120 najważniejszych czasowników polskich. Są tam też formy tych czasowników i tłumaczenie na język angielski. Jeśli ta lekcja podobała Wam się, to serdecznie zapraszam do wsparcia mojego kanału. Możecie to też zrobić, kupując jeden z moich kursów online, na przykład kurs, dzięki któremu zrozumiecie, co to są przypadki w języku polskim. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa, pa!